Siemano, cześć, kolejny odcinek Geometry Dash, a konkretnie mapek od Was. Tym razem Globe Level, który pewnie kojarzycie już z pierwszego odcinka. Globe Level, który dostał update, więc zaczniemy od update'a. Ależ się on bardzo mnie prosił, wielokrotnie wysyłając ID na czacie, w ten sposób mnie prosił, o to, żeby ten level jeszcze raz zobaczyć, co się w nim zmieniło, więc tak właśnie zrobimy. Co tam przygotowałeś? No, to się nie zmieniło, wygrałem. No to są najlepsze levele. Szybkość, zwięźle na temat. No dobra, tak szczerze. Hot. A muzykę mogę zmieniać? What the cat? Oh my god. The Raven. Nie, ja chcę What the Cat. Mam to i wielokrotnie to ogrywałem na Beat Saberze. Dobra. Fajnie teraz ten hub wygląda, taki bardziej spójny. Tak najbardziej. Ej, to naprawdę sporo zaszło zmian, to już nie są wieże. Dobra, zobaczmy. Czy będzie to ta sama mapa, powtarzająca się w kółko z usprawnieniami? Small box. Nie. Ewidentnie będą się tu zmieniać. Fajnie. Later. O, spadłem. Ha! Serio, na poziomie tak lightowym? Nie no, tak szczerze, ale Sion, no to muszę powiedzieć, że ta mapa ewoluowała wręcz. To nie jest nawet, nie mógłbym powiedzieć, że to jest ta sama mapa, w którą grałem tak dawno temu. Oczywiście jak zwykle w twojej stylistyce. A to Jumpera teraz przyszedłem? Tak. Dobra, no to chyba wszystko. Fajnie, że da się wybierać muzykę, bo nie każdy musi lubić to samo. A tych leveli tutaj trochę jest do przejścia. Oczywiście przez to też to traci taką możliwość tego, żeby muzyka idealnie pasowała zgodnie z wizją do levela. No ale co kto lubi, tak? W tym temacie. Twój styl standardowo, ta szarość i czerń. Fajny upgrade, jeśli chodzi o to menu wyboru, bo to wszystko zaczęło dobrze działać i wygląda to jak jakieś takie bramy wejściowe. W ogóle może robić to takie wrażenie jakiegoś takiego ogromnego zamku, gdzie się pokonuje kolejne komnaty. Rzeczywiście. Chciałbym zobaczyć, jak będą wyglądały dalsze poziomy. W sensie wyższe poziomy trudności, czyli kolejne pokoje. Fajnie, Alcyon, fajnie. Zalecimy następną ponownie od Was. No bo to już taki odcinek. Cold Knight by Pawciu. Pawcia już też oczywiście bardzo dobrze znacie. Są to ludzie, podobnie jak Alesion, którzy mapki mi prezentują na bieżąco. Tych mapek jest sporo, ja bardzo chętnie je ogrywam, więc tym razem zobaczmy, co tym razem przygotował Pawciu. Często widzę tą twarz. Ja mam wrażenie, że go trochę promuję, chociaż chyba nie muszę. Patrząc na to, że na ile? 700 tysięcy ludzi? 700 tysięcy? Cześć, Juniorski! Fajnie Cię znowu widzieć na czyjejś mapce. Ale dzięki Tobie powstało na pewno bardzo dużo fajnych mapek, które chętnie sobie przytulę i ogram. I przy okazji pokażę Twoją twarz, może YouTube oznaczy mi film jako, że tam byłeś. Bardzo ładna jest ta mapka. Fajnie, że w takim pikselowym stylu. To nie jest magma, tylko... nie wiem, kwas. Przypomina mi o jakichś takich grach typu... teraz ostatnio graliśmy w Voltaine. W co my graliśmy? No ostatnio jak graliśmy, czyli dawno temu, ale w co my graliśmy? Children of Morta. Taki typ pixel artu. Taki delikatnie porozciągany, taki plastyczny pixel art.
bo nie dość, że cała gra jest tutaj w pixelarcie, to ta lawa, czy tam kwas, jest specyficzny, nie wiem czy... O, fuck. Serio, zrobiłem krok niepotrzebny. Jest specyficzny, bo porusza się w mniejszym klatkarzu i to robi taki efekt dość interesujący do oglądania. Zwraca uwagę, to jest spoko. Dwoje mi się te levele pozamykane w tych, w bańkach. Poziomy trudności. O, tak, tu trzeba szybciej wciskać, zapomniałem. To nie jest tak, że te przeszkody sprawiają mi jakąś większą trudność, tylko ja też grając w wasze mapy bardzo staram się je podziwiać. Poza tym, że je ogrywam, żeby nie było tylko, że są dla mnie wyzwaniem do przejścia, bo wtedy równie dobrze można byłoby nie budować ich z jakąś grafiką, a po prostu dawać mi przeszkody. A ja bardzo doceniam fakt, że dzieje się tu dużo więcej niż tylko przeszkody. Te gwiazdki unoszące się gdzie... Muzyka też jest właśnie taka chillowa, nie wiem czy... A, faktycznie, to ma więcej sensu. Nie wiem czy... Mam wrażenie, że często jak trafiam... Nie wiem czy to jest twój styl po prostu, bo te mapki, które ogrywałem, szczególnie te bardziej zaawansowane, które już miały właśnie twarz juniorskiego spikselowaną... Nawet mnie nie wkurzaj, czekam już chyba kilka miesięcy. Co znaczy czekam? Może czasem zapytać, ja zapominam. Ale ja wiem, że też powinienem czasem zapytać. Po prostu nie pytam. Nie mam kiedy pytać. Przeważnie jak, wiesz co, bo przeważnie jest tak, że jak mam już czas, to was zapraszam i się spotykamy. I jakoś tak... Jak finalnie kończy się, że nie gramy po sieci. Bo ja już tutaj też spędzam sporo czasu po sieci. Nie dokończyłem pomyśli, że jak spotykam kolejną mapkę twoją, która była już bardziej nowoczesna i przygotowana dla juniorskiego, to widzę, że często jest to właśnie taki chillowy styl, w sensie chillowa muzyka i background. Bo z poziomem trudności jest różnie. Niektóre są trudniejsze, niektóre łatwiejsze, ale przeważnie jest to właśnie taka artystyczna forma, bardziej niż trudna. Ciekawie w ogóle się tu porusza ekran, że on się delikatnie przesuwa. W sensie tak powoli się przesuwa z nami. Że jakby się chciało nawet rushować, to nie można. Trzeba sobie tutaj trochę nadać tempo. I maksymalnym tempem jest tempo przesuwania się ekranu. Fajnie. Zauważył, ale kategoria... A, nie zmieniłem kategorii streama, to prawda. Normalnie to robię w przerwie, a teraz w przerwie musiałem sobie iść, więc... A fajne to jest dlatego też, że nadaje swoistego tempa temu poziomowi, że nie możesz sobie przyspieszyć przejścia go za bardzo. Nawet najlepszy gracz nie będzie w stanie zrobić tego w super tempie. Najwyższe tempo, jakie możesz osiągnąć, to tempo ekranu. To by mnie denerwowało, gdyby ten poziom był trudny, bo powodowałoby po prostu, że nie mogę sobie przyspieszyć gry do swojego tempa. Ale jako, że jest dość prosty, to z wielką przyjemnością się go przeszło. Milion kebab. Fajne napiski. A jeszcze powtórka. Level made by Pawciu. Mega fajnie. O, jeszcze takie wyjściowe. Taka końcówka. Przyjemna, mega przyjemna mapka. Ja często w ogóle mówię to, jak włączam twoje mapki, że to nie są mapki, nigdy nie mówię o nich, nie wiem, dobre, zajebiste, wiesz, takich dynamicznych przymiotników. To są takie komfort mapki. Zawsze jakbym miał takie podejście, nie wiem, strajhardowania jakiegoś hard czy Insane Demona, to te mapki to byłyby dobre takie na wychillowanie, żeby trochę zejść z tempa, wrócić do takiego poziomu skupienia, żeby następną mapę zacząć poznawać od nowa. Fajna, bardzo fajna. Ten człowiek mnie kiedyś pozwie, jak będziecie mi wysyłać jego twarz tyle razy. No i lecimy dalej z waszymi mapkami. Tym razem Juniorski Rooms by Pawciu. Level prawdopodobnie dla niego przygotowany, ale robiony przez Pawcia, który chciał pokazać go też mnie, więc zobaczmy, co tam jest. Pawcia level, to od razu założę drugą słuchawkę. Potrzebuję słyszeć tą muzykę.
Call Race, siemano. ID. Zobaczymy, co się z tym z ID wydarzy. Grzybek. O! Zjadłem grzybka i się zmniejszyłem. To taki odwrotny Mario. What? Jak to się stało? The fuck? Dzięki, Pawciu, bym się nie domyślił. W ogóle mam wrażenie, że ja widziałem ten level przy okazji robienia researchu na juniorskim. Jaka psychodela. O Jezus. Poruszamy się delikatnie szybciej, przez to, że jesteśmy mniejsi. To jest wszystko na takim zbliżeniu. No wcale nie, ale byś dostał boost ludzi. Uwielbiam, Pawciu, naprawdę, ja zawsze to mówię, te twoje levele, jakie dostaję w trakcie gdzieś tam, bo one zawsze mi tak odejmują całą tą frustrację, którą mam z tych takich trudniejszych poziomów, typu, no wiecie, z czym się dzisiaj przemęczyłem, nie? One mają taką fajną muzykę, są takie spokojne, przeważnie nie mają jakiegoś wysokiego poziomu trudności. No czemu wy takie rzeczy robicie cały czas dla mnie, ty? Ja myślałem, że te platformówki będą inne, a tu dalej się cały czas zabijamy! Jest w nich trochę artyzmu. O, siema! Ciebie znam, lubię cię. Ty strzelasz laserami. Nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie drugie The Tower. Room 5 na 7. O! Nawet nie zauważyłem, że ja jestem teraz plecaczkiem. Specjalnie dla mnie nie musiałeś. Wiem, że to pewnie dla juniorskiego, ale to nic. Ja nie potrzebowałbym tego checkpointa, ja bym dał radę bez checkpointa. Ja nie ginę. Ja jestem dobrym graczem. Wcale nie zginąłem 650 razy na poprzednim poziomie. Checkpoint? Pff. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Pff. Checkpointy są dla słabiaków. What the fuck? A teraz jest oddalone jest, i poruszam się znowu wolniej. Why so scared? Why so... Ziomek, nie krzycz na mnie. Nie krzycz na mnie, powiedziałem. Zjeżdżaj stąd. Matko, jaki horror, wiem. Hawajska nuta. Ej, no zaskoczyłeś mnie tym jumpscarem na sam koniec. Zaskoczyłeś mnie tym jumpscarem na sam koniec, aż zginąłem dwa albo trzy razy. O, fajowo to było. Tak jak powiedziałem, ja w trakcie robienia twoich map zawsze najlepiej opisuję to, co się dzieje. I w tym wypadku mogę to opisać tak, że bardzo koi moje nerwy granie w twoje mapy. Są takie przyjemne, artystyczne i niezbyt trudne. Można sobie je na spokojnie przejść na jednym podejściu. Zajmuje to, nie wiem, kilka minut i daje taki fajny efekt na dłuższą metę. Lubię. Lubię. No i na zamknięcie odcineczka, sequel do mapki, którą już dzisiaj widzieliście. Juniorski Rooms 1 ogrywaliśmy. Dopiero co Juniorski Rooms 2 by Pawciu. Była to najwyraźniej seria zrobiona i serią zakończymy. Let's go. Jaka muzyczka. Się dziwię. Zawsze jak Pawcia mapę odpalam, to trzeba zakładać drugą słuchawkę, bo jest muzyczka. Mógłbym tak stać i skakać. Słyszycie ten dźwięk? Nice. Ale fajnie. Fajna zmiana oświetlenia. Jak ja lubię te dźwięki w takim wygłuszonym stylu. Bardzo spoko. Nie wskoczę tam? U.
Ej, ta muzyka to mogła być spokojnie w jakimś Horizon Zero Dawn. Albo w disneyowskim Bracie Niedźwiedziu, to też jest opcja. Brama się za nami zamknęła. Rozmycie zniknęło, aha, bo teraz będzie trudno. Dobra, stawiam sobie za cel zebrać to wszystko. Okej. My bad. Hop. Ojej, myślałem, że spoko. Jeszcze raz. Próbuję przykozaczyć, ale mi nie wychodzi. Nice. Tutaj coś wyskakiwało ze ściany, nie? Nie? Dobra, jest, udało się. Jest checkpointik. O Jezus. To było z muzyki, ja byłem przekonany, że ktoś mi znowu donate'a wysłał. Damn it. I love it, uwielbiam takie wokale. Serio, mega. Aha, ten koleś, który widziałem wcześniej, to była brama do przejścia. Nice. I love it. Utknąłem. Dobra. No i gicik, lecimy dalej. A poczekajcie, muszę sobie posiedzieć, posłuchać muzyki przez chwilę. One eternity later. Sorry, już. Już idę. Okej. Like that. Jump. Dobra. Co teraz? Aha. Pewnie coś takiego. Okej. Bo to się... Dobra, tu się rusza. Spoko. Dobra. Nice. Siup. Made by Pawciu. Chyba umieranko. Czarne dziury nie mają zbyt dobrej sławy, jeśli chodzi o przeżywanie ludzi w nie wpadających. Slow motion. Pozdro, Pawciu. Superowa mapa. Ja naprawdę lubię takie rzeczy i zawsze się będę rozkliwiał nad tym, jak przyjemnie robi mi się za każdym razem, kiedy słyszę taką muzykę, gdzie po prostu jest dużo lżej na robić cokolwiek. Nawet gdyby to było bardzo trudne, to ta muzyka i klimat mapy zawsze by to ułatwiały. To mniej więcej ten sam efekt, który miało dużo lokacji w Orient, Will of the Wisps czy Blind Forest, gdzie po prostu taki spokój cię łapie i koniec, kropka.